Siemaneczko, witam się z Wami w nowym vlogu. Jest bardzo późno wieczorem, ja zaraz będę szła spać, a w zasadzie to oglądać Grę o Tron, a potem spać. Ale przyszłam do Was zrobić wieczorną pielęgnację i będę leciała i będziemy widzieć się jutro, będziemy się ogarniać, będziemy lecieć na pazurki i rzęsy i tak dalej. Dobra. Pielęgnację dzisiaj mamy z retinolem. Ja zaczęłam jakiś czas temu wprowadzać retinol do mojej pielęgnacji. No bo wiecie, jesień, więc dla mnie to jest właśnie sezon na retinole, jakieś takie bardziej hardkorowe składniki aktywne w pielęgnacji, więc bardzo grzecznie zaczęłam sobie wprowadzać retinol z Basic Lab. Wiem, że jest ciemno, więc nie będziecie widzieć najwięcej. To jest, słuchajcie, korygujący serum z retinolem 0,07%. I teraz jestem na etapie, bo przy retinolu się tak zmniejsza jakby odstępy, w taki sposób się go właśnie wprowadza, tak budując tolerancję. I aktualnie stosuję retinol co trzeci wieczór. Tak, co trzeci wieczór. No i pokażę Wam dzisiaj, jak to robię. Retinol jest na tyle hardkorowym składnikiem, że proszę sobie poczytać, proszę tutaj nie opierać się tylko na tym, co ja mówię. Ja robię to zgodnie z zaleceniami producenta, ale też to nie jest pierwszy raz, kiedy wprowadzam retinol, bo wprowadzam retinol co sezon. Odstawiam go na sezony letnie, dlatego że po prostu boję się mimo filtra go używać. Może w przyszłym roku zrobię sobie taki challenge, żeby go nie odstawiać, bo faktycznie to wprowadzanie potem jest takie trochę, ale no zobaczymy. W każdym razie ja już w zeszłym roku stosując retinol nauczyłam się, że moja skóra bardzo fajnie reaguje, kiedy łączę sobie retinol z niacinamidem. Jak najbardziej łączenie retinolu z niacinamidem jest dozwolone, natomiast nie wiem, czy gdybym stosowała go pierwszy raz i zaczęła go dopiero wprowadzać, to łączyłabym go z czymkolwiek. Chyba bym się nie odważyła. Także ja o tym wspominam rzetelnie. Ja, jeżeli chodzi o niacinamid, to wybrałam sobie coś takiego bardzo lightowego i to jest po prostu mgiełka. To się nazywa energetyzująca esencja mgiełka z AA My Beauty Power. No i ona jest właśnie z niacinamidem. I używam jej przed aplikacją retinolu, natomiast twarz mam umytą. Natomiast bardzo ważne przy retinolu jest, żeby absolutnie nie nakładać go na mokrą skórę w jakikolwiek sposób. Ponieważ on wtedy mocniej penetruje naszą skórę, przez co możemy mieć bardziej, większe podrażnienia. No możemy sobie zrobić krzywdę ogólnie. Dlatego retinol tyluje wyłącznie na suchą skórę, więc ja teraz poczekam, aż ta mgiełka się całkowicie wchłonie w moją skórę twarzy, czyli za jakieś minimum 20, 25-30 minut przyjdę tutaj do Was, żeby ten retinol nałożyć. Zgubiłam ostrość. Także widzimy się za chwilę. Dobra, jestem i przy retinolu obowiązkowo krem z filtrem. Ja używam jednej pompki, nie więcej. Omijam okolice oczu i okolice ust, no bo wiecie, żeby sobie tutaj nie podrażnić. No i staram się stosować retinol tak, żeby mieć jego benefity, ale mieć jak najmniej skutków ubocznych. Bo retinol jest substancją, która faktycznie chyba jako jedyne ma takie potwierdzone działanie, wiecie, przeciwstarzeniowe i ma w ogóle szereg benefitów, ale ma też szereg skutków ubocznych. Ta emulsja jest bardzo wydajna. To ładnie wsmaruje w skórę. To odczekam kolejne 30-40 minut. Żeby nałożyć krem na noc i z tym już nie będę do Was przychodzić, bo już będę sobie leżeć i oglądać moją Grę o Tron. Żeby nałożyć krem na noc, no i teraz tak, krem na noc, bo retinol oczywiście tylko i wyłącznie w wieczornej pielęgnacji na noc,
krem na noc. Dlaczego w taki sposób, że po tych 30-40 minutach, to i mówię tak dla osób, które nie mają pojęcia, czym w ogóle jest retinol, dlatego, żeby go z kolei nie rozcieńczać, nie osłabiać jego działania. I to tyle. Wiem, że są jakieś tam różne sposoby, właśnie mieszanie retinolu z kremem, nakładanie retinolu na krem, jeżeli mamy bardzo wrażliwą skórę, żeby właśnie osłabić jego działanie, ale tutaj się nie będę wypowiadać, bo ja takich rzeczy nie robię, więc po prostu nie testowałam takiego sposobu. I wtedy też leci krem pod oczy. Zaraz Wam pokażę, co to są za produkty. Patrzę tam na roślinkę. Co to są za produkty? No i tyle. I będziemy się widzieć rano. Będziemy się widzieć rano. I co? Zrobimy sobie też poranną pielęgnację, taką właśnie przy retinolu. Taką, wiecie, dbającą o barierę hydrolipidową, nawilżającą, nawadniającą, kojącą, odżywiającą itd., itd. Będziemy sobie robić taki Get Ready With Me i będziemy lecieć. Ogólnie trochę się stresuję, bo jutro mam sporo rzeczy do zabrania. Mam naprawdę sporo rzeczy do zabrania na te pazurki. Dlatego, że będziemy robić z dziewczynami fajne rozdania, w których będą do wygrania zabiegi u nich, ale niezależnie od tego, ja jeszcze będę dorzucała paczkę do każdej z tych nagród, więc te wszystkie kosmetyki przywożę jutro, jest ich strasznie dużo. Oprócz tego biorę jeszcze aparat. Oprócz tego chciałabym wziąć jeszcze statyw, no i chciałabym wziąć jeszcze lampę, ale tego już nie dam rady wziąć, bo po prostu fizycznie nie dam rady. Nie bardzo mam jutro możliwość podjechać samochodem, a nie wezmę Ubera, bo ja się boję sama jeździć Uberem. Wiem, że ktoś może napisać, że o, ale w ogóle głupie, to ile ty masz lat? 5, ale przy tym, jakie rzeczy się dzieją w Uberach i w Boltach, ja się po prostu boję. Strasznie się boję. Nie wsiadłabym sama. Nawet jak nie wsiadam sama, to też się boję, no ale wtedy wiadomo, mam większy chill i się decyduję. Ale ogólnie to nawet jak kiedy z kimś, nieważne, zawsze trafiam po prostu na kogoś, kto robi na mnie takie wrażenie, że ja drżę przez całą drogę, więc nie wyobrażam sobie jechać sama. Jakoś tak też się zaczytałam trochę, no słuchałam i tak to wygląda. Także nie wiem, jak my się jutro zabierzemy. My, w sensie ja i wy, bo zabieram was ze sobą. Ale miejmy nadzieję, że damy radę. No i lecę oglądać Grę o Tron. Jestem, słuchajcie, na 7. sezonie. Ale może o tym pogadam trochę bardziej jutro, bo już jest dość późno. Także jutro gdzieś tam przy pielęgnacji czy coś sobie o tym pogadamy, bo mam wam dużo do powiedzenia o Grze o Tron. Jest bardzo, bardzo rano, więc ja mogę być lekko zaspana, ale spokojnie, jak coś, to wszystko jest u mnie w porządku, po prostu ja się jeszcze nie obudziłam. Teraz pora na pielęgnację twarzy. Nabalsamowałam się, jestem nieprzytomna, nabalsamowałam się balsamem z Yumi, takim borówkowym, jasnofioletowym opakowaniu, i ten balsam przepięknie pachnie, bardzo, bardzo Wam go polecam. Nie pogadamy, słuchajcie. Jestem. Przyszła pora na pielęgnację skóry twarzy. Tak jak już mówiłam, nie wiem co mówiłam. Boże, jak to spać. Czy Wy też tak macie, że jak wstajecie wcześniej niż zazwyczaj, niż jest przyzwyczajony Wasz organizm i Wasz, nie wiem, zegar biologiczny, taki wewnętrzny, to po prostu o wiele dłużej nie możecie się rozbudzić i jesteście tacy zamotani, bo ja tak mam. Jak wiecie, już tam Wam mówiłam kilka razy, ja jestem aktualnie na etapie wprowadzania retinolu. Idzie mi rewelacyjnie, naprawdę. Wprowadzam retinol z Basic Lab 0,0 i 7%.
Więc takie bardzo niskie stężenie. Mam jakieś tam skutki uboczne w postaci podrażnionej skóry po prostu. Natomiast no, są one minimalne i to są takie skutki uboczne, które ja gdzieś tam troszkę widzę, troszkę czuję, ale jestem w stanie, wiecie, normalnie nosić makijaż, normalnie nagrywać testy, normalnie się malować i tak dalej, więc odpowiednia pielęgnacja przy wprowadzaniu retinolu to jest to. I testuję aktualnie różne kremy z filtrem. I tutaj mam, słuchajcie, paczkę od Bandy, którą dostałam no parę miesięcy temu, coś takiego. Not sponsored, jak coś. To jest po prostu paczka PR-owa, prezent. I ja jej nawet nie otwierałam za bardzo. Coś pokazywałam Wam ją pewnie na stories, ale nie wiem, co to jest w środku. Ale zapamiętałam, że będzie tutaj po prostu krem z filtrem. Więc stwierdziłam, że otworzymy ją sobie i przetestujemy sobie dzisiaj ten krem z filtrem. Wypadły mi takie do masażu twarzy. Dobra. I mam tutaj tak, właśnie krem z filtrem. Przebudzenie, lekka emulsja odmładzająca SPF 50. Mam tutaj otulenie, intensywna kuracja młodości na noc. Nie mam pojęcia, co jest w składzie, potem sobie zobaczymy. I mamy na dzień bądź na noc odprężenie, regenerujący olej marula 100%. Też później ewentualnie sobie przetestujemy. Teraz ja jestem zainteresowana właśnie tym kremem z filtrem. Tą 50, ale przed nim wiadomo trzeba nałożyć pozostałą pielęgnację. I teraz tak, ja w momencie, kiedy właśnie wprowadzam retinol, no i stawiam na bardzo mocne w ciągu dnia, ale też w ciągu tych nocy, w których nie nakładam retinolu, na bardzo mocne nawilżenie, odżywienie skóry, odbudowanie bariery hydrolipidowej i tak dalej. Jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, taką nawilżającą, nawadniającą, a taką utulającą i tak dalej, zawsze pod to aplikuję tonik, będzie jakąś mgiełkę nawilżającą, dlatego że zauważyłam, że kiedy aplikuję całą tą nawilżającą, nawadniającą odżywiającą pielęgnację na mokro, więc to dla mnie równie dobrze mogłaby być woda, to po prostu jakoś tak fajniej wchodzi. Natomiast mam tutaj serum. Jezu, wszystko mi leci. Ono jest dostępne w Sephora. To jest Arborian Yuza Super Serum. I to jest serum, które stosowałam latem, dlatego że zobaczcie, jakie ono jest płynne. Ono jest bardzo płynne. Może Wam się wydawać tutaj lekko żelowe, ale jest bardzo wodniste. I jeszcze tak strasznie bolą mnie plecy. W ogóle okres dostałam wczoraj i naprawdę nie czuję się dobrze. Ono jest teraz dla mnie jako serum za lekkie po prostu na dzień, jeszcze przy tym retinolu, więc stosuję je jako taką esencję, slash właśnie podkład pod pielęgnację po prostu. Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli. W każdym razie chodzi też o to, żeby po prostu je zużyć, bo takie bardzo lekkie konsystencje wybieram właśnie w lato, dlatego że nie lubię, kiedy jest tak gorąco, kiedy moja cera czuje się obciążona, bo latem ja się cała bardzo pocę, moja twarz również, po prostu jestem, mój organizm jest idealny do takich tropikalnych upałów. I wtedy wybieram coś takiego lekkiego, no ale wiecie, jak no, zimę i właśnie retinol i jakieś takie bardziej hardkorowe składniki aktywne, to wybieram coś cięższego, więc wtedy zawsze staram się znaleźć jakiś sposób na to, żeby zużyć te lekkie produkty, które zostały mi po lecie i żeby one się nie marnowały. Pod oczy aplikuję, tutaj Was w ogóle nie zdziwię. Pod oczy ląduje Basic Lab peptydowe serum pod oczy i to jest serum, które przez 90% czasu jest w mojej pielęgnacji. Uwielbiam je, nawet nie jestem w stanie powiedzieć, które to już jest opakowanie, bo jest po prostu rewelacyjne. I
Oni jakiś czas temu Basic Lab wypuścili takie swoje kultowe produkty w takich wersjach XXL, w sensie, że w wiele większych opakowaniach tutaj jest 30 ml. To serum zawsze było dostępne w takim malutkim opakowaniu, więc bardzo mnie cieszy, że teraz można je kupić w takim ekonomicznym, dużym opakowaniu. Aplikuję, wklepuję, wmasowuję. I to jest pielęgnacja, którą gdzieś tam jestem bardzo z niej zadowolona przy tym retinolu, bo uważam, że dzięki tej pielęgnacji moja cera wygląda tak, jak wygląda. Bo wiecie, wprowadzanie retinolu przy takiej cerze, jaką mam ja, czyli super, super suchej, super wrażliwej, super skłonnej do podrażnień, jest po prostu trudne. Więc naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego, że udało mi się tą pielęgnację dobrać tak i ułożyć sobie tak, że jestem zachwycona. Następnie, super, kolejne, naprawdę, ja Wam tutaj takie perełki pokazuję. Basic Lab, serum regenerujące strukturę skóry z ceramidami, probiotykiem oraz witaminą E, sprężystość i odbudowa. To jest złoto w buteleczce. Ono ma taką konsystencję, taką emulsyjną. To, jak ono otula, po prostu robi wszystko, co dobre dla naszej skóry. Otula, naprawia, właśnie wszędzie włosy koi. No, rewelacja. Rewelacja, naprawdę. Szczos, ja czuję, jak ta skóra jest taka, naprawdę, czuję, jak ta skóra jest taka odżywiona i zaopiekowana. Coś cudownego, coś cudownego. I w ogóle powiem Wam, że jeżeli chodzi o produkty Basic Lab, ta marka jest niesamowita, bo oni po prostu czuć, że każdy ich serum, każdy ich produkt jest tak przemyślany, jest tak po prostu napakowany taką ilością tak drogocennych i takich ważnych, potrzebnych w pielęgnacji składników, że to jest hit, naprawdę. Nie trzeba jakoś wybitnie ogarniać właśnie czytania składów i tak dalej, żeby to kumać. No ale tak jak tutaj, to nie jest serum, wiecie, po prostu z kwasem hialuronowym i tyle, masz tu serum nawilżające, tylko tutaj mamy ceramidy, mamy probiotyk, mamy właśnie tą witaminę E. Naprawdę, skład jest wow, 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 wow. I to czuć, naprawdę to czuć. Rewelacyjne są to produkty. Jeżeli nie znacie jakimś cudem marki Basic Lab, to oj, zainteresujcie się. Ja teraz dam temu parę minut, żeby tutaj wszystko sobie fajnie siadło. I następnie szybciutko zaaplikuję sobie takie duo. Też rewelacja. To jest krem aktywnie rewitalizujący do twarzy i krem aktywnie rewitalizujący pod oko. I tutaj mamy tak, 5 aminokwasów. 5% aminokwasów, 15% kompleks neuropeptydów i witamina C. I tutaj mamy też, tutaj mamy tak 3% aminokwasów, 10% kompleksu peptydów i kofeina. Naprawdę rewelacja. Także dam sobie jakieś 10 minut, nałożę te dwa produkty, potem dam sobie jakieś 20-30 minut. Przez ten czas, wiecie, wysuszę sobie włosy, ubiorę się jakieś takie rzeczy. Wypiję kawę, no i zobaczymy, jak ten gagatek. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie, bo po prostu jak go nałożę i okaże się, że po prostu... Ponieważ testuję teraz kremy z filtrem, to zdarzyło mi się, oczywiście, że mi się zdarzyło, wpaść na takie kremy, które wiecie, po prostu biały, tępy, roluje się jak jasna cholera, niezależnie od tego, czy i jaka pielęgnacja jest pod spodem. No, dramat, dramat i jeszcze raz dramat. I miałam wtedy takie, co ja mam zmyć, to wszystko, co mam po prostu pod spodem. Czy iść z czymś, wyjść z czymś takim, już nie mówiąc o jakiejś próbie nałożenia na tego makijażu. Dlatego kremy z filtrem to też jest taka rzecz, która... trzeba umieć chyba w kremy z filtrem, czy na pewno, żeby zrobić fajny krem z filtrem.
przekonałam się o tym wielokrotnie, więc tego jestem bardzo ciekawa. Wycisnę sobie tutaj odrobinkę. Wycisnę sobie tutaj odrobinkę na wierzchu dłoni. O, nie wiem, czy to taka odrobinka, żeby zobaczyć, jaką on ma konsystencję. No dobra, widzę, że jest taki... Bielić będzie na pewno. Ale zobaczymy. U mnie bielenie nie przekreśla kremu z filtrem. U mnie ładnie pachnie. To wygląda tak, ale bardzo delikatnie, że jeżeli krem z filtrem bieli, no to spoko. To on będzie wlatywać po prostu pod make-up. I wtedy, jeśli tylko będzie nadawać się pod make-up, świetnie. Jeśli będzie miał inne plusy, nie będzie miał dużo jakichś tam minusów. Także, a po prostu te kremy z filtrem, które nie bielą, to zostawiam sobie specjalnie i aplikuję je bez makijażu. Jest u mnie taki podział, więc kremy z filtrem, które tak bardzo, bardzo bielą, też są w stanie znaleźć u mnie swoje miejsce. Nie bieli tak mocno, jak myślałam, że będzie bielić. Jest, ma taką konsystencję bardzo treściwą. Nie jest mocno płynny, jest gęsty, taki treściwy. Nic się nie zrolowało. To jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że moja skóra jest na tyle sucha, wrażliwa, skłonna do podrażnień i na tyle szybko wypija produkty, które na nie nakładam. Oczywiście w zależności od tego, jakie to są produkty, że u mnie taka opcja, że ja na przykład nakładam serum na to krem z filtrem i nic więcej, przez cały dzień ewentualnie dokładam kremu z filtrem, no u mnie to się nie sprawdzi, dlatego że po godzinie, po dwóch moja skóra zrobi się tak sucha, że będzie boleć po prostu. Także komfort śmigania sobie w ciągu dnia jest dla mnie bardzo ważny, także u mnie musi wylądować krem pod krem z filtrem. Także ważne jest dla mnie to, żeby te wszystkie warstwy były w stanie funkcjonować razem i żeby po prostu się nie zaczęło nic rolować, dlatego też robię przerwy między nakładaniem, żeby moja skóra zdążyła sobie wchłonąć te produkty. No i co? No i wygląda to tak. Udało mi się naprawdę szybko masować ten kremik. Fajnie udało mi się go rozprowadzić. Pozostawił takie glow. Ja jeszcze zaraz zobaczę sobie w lustrze, jak to wygląda, bo wy jesteście moim jedynym lustrem tutaj, podgląd. Skóra nie jest jakoś wybitnie wybielona, nie wybiela tak jak myślałam, że będzie wybielać. Zobaczymy jeszcze za jakiś czas, czy nadaje się pod makijaż. Natomiast ja totalnie bez make-upu też będę w stanie go sobie nosić. Jest fajne takie dodatkowo nawilżające i dodatkowo otulające uczucie na skórze. Jakoś się z tym wszystkim zebrałam. Dzień dobry, kto to jest taki przepiękny? To jest najpiękniejszym buldoskiem na świecie. Hej, od dnia kolejnego. Powiem wam, że wczoraj absolutnie przerosło mnie jechanie komunikacją miejską z tymi wszystkimi tubołami. Prawie wypadł mi aparat z ręki. Tak na... no wiecie, na taką kostkę brukową. A on jest po serwisowaniu za bardzo dużo pieniędzy. Więc przeżyłam mini załamanie nerwowe i to mi tak zepsuło humor, że już wczoraj nie miałam ochoty w ogóle brać tego aparatu do ręki. Tak. Ja ogólnie, możecie tego o mnie nie wiedzieć, ale sprzęty mnie nie lubią. Ja nie lubię sprzętów, sprzęty nie lubią mnie, nie lubimy się, ale jakoś musimy razem funkcjonować. W każdym razie zrobiłyśmy wczoraj pazurki, zrobiłyśmy wczoraj rzęski. Zaraz, wow, uderzyłam się w kostkę, no dlaczego? Zaraz pokażę wam, jak wygląda wszystko z bliska. No i wróciłam sobie do domku i zajęłam się jakimiś tam zaległymi rzeczami, ale zaszło nam troszkę. No to już robiłyśmy takiego bardzo fajnego Q&A na Instagramie. Ogólnie jak jestem u dziewcząt, to często robimy fajne Q&A na Instagramie. Dlatego, że udało mi się namówić dziewczyny na to, żebyśmy nagrywały coś takiego, że ja wam zostawiam ten pierdzielnik, to zadaje mi pytanie, a wy zadajecie pytania, ale o jakieś takie konkretne tematy związane z ich pracą po prostu. Na zasadzie takiej, że wiem, że bardzo wiele dziewczyn wstydzi się chodzić na pedi, zupełnie niepotrzebnie.
nie? Więc mówię do Karoli: Karola, dawaj, po prostu nagramy storiesy, gdzie ty odpowiadasz, rozwiewasz wszelkie wątpliwości dziewczyn, żeby je ośmielić, żeby się nie wstydziły, no bo przecież to nie o to chodzi. Bo generalnie to wygląda tak, że im bardziej masz zapuszczone paznokcie, no wiadomo, że nie mówimy tutaj tak o po prostu jakiejś zżerającej grzybicy i jakichś różnych innych schorzeń, bo wtedy to po prostu udajemy się do lekarza, a nie do stylistki paznokci. Ale czy te paznokcie są długie, krótkie, dobrze, żeby były dłuższe, krzywe, wiecie, jakieś nieogarnięte skórki, nieogarnięte stopy ogólnie. Dziewczyny bardzo wstydzą się z tym chodzić na pedi. A właśnie im bardziej te stopy są zapuszczone, tym fajniej, bo tym fajniejszą metamorfozę potem ma stylistka do portfolio. Tym fajniej, bo ona może sobie sama wszystko po swojemu wyprowadzić, nie? Także to starałyśmy się przekazać. To samo z brwiami, to samo z rzęsami. Wczoraj właśnie zrobiłyśmy takiego Q&A, tylko że odnośnie rzęs, odnośnie laminacji rzęs, no nie? I tam było, i brwi. I tam było właśnie dużo takich pytań, że o, mam martwe brwi i rzęsy, no to na pewno nic się nie da zrobić. No i starałyśmy się wytłumaczyć, że nie, właśnie jak masz marne brwi i rzęsy, to właśnie to są zabiegi dla Ciebie. Ja marnych brwi nie mam, ja moje brwi uwielbiam, moje brwi są cudowne i zdaję sobie z tego sprawę, ale mam strasznie fatalne rzęsy i Wy o tym wiecie. I ja też miałam takie podejście, że przez to, że mam tak fatalne rzęsy, to na pewno ta laminacja nic nie zrobi. Naprawdę, jak szłam pierwszy raz na laminację do Wiki, tam u dziewczyn w salonie Beauty by Cherry, to miałam takie, ta jasne, po prostu... Ona się napracuje, narobi i będzie rozczarowana, że z tych rzęs nic nie wyszło. No bo przecież ja mam takie fatalne rzęsy. Ja byłam zachwycona, Wiki była zachwycona i ja już po prostu pozostaję wierna i regularnie co x tygodni wracam na tą laminację rzęs, dlatego że to robi... To jest taki game changer. Szczególnie właśnie przy takich rzęsach jak moje. Także takie coś sobie podejmowałyśmy, no i przez to też, wiecie, zeszło więcej czasu. Wczoraj już nie miałam za bardzo czasu na to, żeby montować tego vloga. Jeszcze wiecie, mam okres, więc jestem taka do dupy. Więc dzisiaj wstałam bardzo wcześnie rano i od samego rana montuję tego vloga, no i zorientowałam się, że nie mam zakończenia. Przyszła mi dzisiaj też gigantyczna paczka od Sephora. Sephora wydaje mi się, że dwa razy w roku. Na jesień, zimę i na wiosnę-lato robi coś takiego jak... Sephora Press Day i to jest bardzo duży event. Mi się jeszcze nigdy na tym evencie nie udało być. Za każdym razem jestem zapraszana, nigdy tam nie dojeżdżam, za co bardzo przepraszam Sephora. Znaczy nie wiem, może ktoś z Was akurat ogląda, to pozdrawiam. Bo wiem, że marki często oglądają moje filmy na YouTubie. No i bardzo żałuję i obiecałam sobie, że na kolejny Press Day Sephory ja tam będę. Ja, żeby po prostu skały strały, ja tam będę. Bo ja zawsze mam tak ułożony grafik, wiecie, nagrywania, współpracy i wszystkiego, że ja po prostu fizycznie nie jestem w stanie pojechać do Warszawy. Bo wiecie, ja Wrocław, te eventy zawsze w Warszawie, ale na kolejny będę. No i zawsze przy tych Press Dayach Sephora wysyła takie bardzo duże paczki. One są zawsze w takiej walizce by Sephora. Walizce, torbie. Ja je bardzo lubię i zawsze jak gdzieś jadę, to się w nie pakuję. No i właśnie tam jest cała taka torba goodies i takich nowości, które na kolejny sezon będą w Sephorze. W Sephora. Ale to pokażę Wam na Insta Stories. Ale bardzo dziękuję Sephora, zawsze wyczekuję tych paczek i zawsze bardzo się cieszę, jak one do mnie przychodzą. Dobra, to tyle. Mogę Wam się jeszcze pochwalić, że mam ziemniurki. Mam robale w roślinach. No co mam Wam powiedzieć? Mam robale w roślinach, mam ziemniurki. Bo ogólnie jak ktoś ma dużo roślin, to słyszałam taką teorię i ja się z nią zgadzam, że jak nie widzisz ani jednej ziemniurki, to coś jest nie tak. No natomiast wydaje mi się, że tych ziemniurek jak na taką normę już jest trochę za dużo, więc będę robiła jakieś opryski, nieopryski i tak dalej. Tu ukorzeniam rośliny i niesamowicie się cieszę. Położę Was tak, wiem, piękny kadr. To jest jakiś filodendron, nie pamiętam jego nazwy. Piękny, wybarwiony, cudowny. Tutaj jeszcze gdzieś są jego liście, czekajcie. To. No, przepiękny jest. No i nie dość, że zaczął puszczać korzenie, to po prostu puszcza mi tutaj chyba z 5 stożków wzrostu. Mam tutaj też pociętą princeskę. Bardzo, bardzo, bardzo fajne geny ma ta princeska.
i ona też gdzieś tam zaczęła puszczać korzenie, ale po prostu chyba z 3 stożki wzrostu, więc bardzo się cieszę. Przycięłam też moje syngonium, dlatego że to syngonium powinno wyglądać co najmniej tak, powinno być jeszcze bardziej wybarwione. No niestety to syngonium ma tendencję do iścia w regres, więc chyba zawsze to będzie tak wyglądało, że będzie się wybarwiać, potem będzie szło w regres, potem będę je cięła, bo ta sadzonka tak ma. No i dostałam też White Knighta jakiś czas temu od kumpelki. Niestety zaczął mi umierać. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie ma to związku z tymi ziemniurkami. Więc ucięłam mu szczyt, czyli dwa jedyne liście, które zostały i będę je po prostu ukorzeniać i liczę na to, że wtedy ta roślinka przeżyje. Posadziłam też moją ceropegię. Pamiętacie, mówiłam Wam, że przelałam ceropegię. Tyle udało mi się z niej ukorzenić. Mamy tutaj mnóstwo nowych przyrostów. Także bardzo mnie to cieszy, bo taka biedna ta ceropegia się zrobiła. Ale mamy mnóstwo nowych przyrostów. Ona sobie w ogóle bardzo fajnie radziła, ukorzeniając się w wodzie. Więcej wypuściła przyrostów niż nowych korzeni, także brawo ceropegia. Ale u mnie rośliny zawsze tak robią, że więcej wypuszczają przyrostów w trakcie ukorzeniania niż nowych korzeni. Spoko, ona sobie odbije, ja trzymam za nią kciuki. Mam nadzieję, że będzie git. I tyle w zasadzie z tego, co aktualnie w moim roślinnym... świecie. Dobra, dziękuję Wam bardzo, ze mną byliście. Zapraszam na mojego Instagrama, gdzie widzimy się codziennie, na TikToka, gdzie również widzimy się codziennie. I zapraszam w piątek na piątkowy. Ja Was przepraszam, w piątek na piątkowy film. Buziaki, bajo!